Dzień dobry, ja jestem Rwarien, a to będzie pranie do Hotsa, a dokładnie do mapy Black Hearts 2 i będzie to seria, której opisuję każdą mapę w tej grze i będę przedstawiał co, o co chodzi, jak trzeba wygrać itp. itd. Także jesteśmy na mapie Black Hearts 2, w której jest motyw piracki, więc naszym zadaniem jest oddanie coinsów, czyli pieniążków, które wypadają z różnych rzeczy, także z czego można zdobyć coinsy? Macie tutaj jedną skrzyneczkę, tu macie drugą. One się pojawiają, pierwsze się pojawiają w 50 sekundzie i później dalej jest losowo. Dalej mamy kampy, czyli obozowników, czy jakkolwiek ich znaleźć i ich, przepraszam, nazwać. Czwórka knightów, tak zwanych. Z nich wypadają po dwa coinsy oraz tutaj mamy dwójkę Siege'ów, które atakują z daleka. Cek, z nich są też dwa dublony, czy też dwa pieniążki i mamy również dwóch szkieletonów, z których również wylatują po dwa coinsy. Każda drużyna ma po dwójkach, że tak powiem, i po czwórkach. Tutaj jest czwórka, dwójka, czwórka, dwójka. I są po 4 szkielety na każdą drużynę, czyli tutaj oraz tutaj. Dalej są tutaj jeszcze jedne knighty, tylko że one są takie na środku, więc trzeba o nie walczyć zazwyczaj. Oraz jest golem, o którego również trzeba walczyć. Jeśli będziecie mieć 10 coinsów za pierwszym razem, musicie zapłacić piratowi. Trochę to trwa, więc przeciwnicy mogą wam przeszkadzać. Po tym jak zapłacicie, to ten stateczek będzie strzelał we wrogie struktury. Także pokażemy, jak to wygląda. Tak jest, lecą pociski. Pociski lecą w wieże, bramy, forty, studnie, wieże. Wieże już powiedziałem. Kipy oraz oczywiście core. Także tak to wygląda. Wydaje mi się, że chyba wszystko wyjaśniłem. Tutaj macie jeszcze punkt widokowy, oczywiście. Trzy linie. Kilka rzeczy, o które trzeba walczyć. Coinsy, które trzeba zbierać. Oczywiście, jeśli umieracie, coinsy tracicie. I chyba tyle na tej mapie, tak naprawdę. Tak mi się wydaje. Tak to było na tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Hej!